W Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się zebranie organizacji miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Głównym tematem było przygotowanie do przyszłorocznej kampanii, o czym w szczegółowy sposób opowiedział przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Bielawie Jerzy Jankowski. Chcemy dobrze przygotować się do tych wyborów. Wprawdzie wybory są za rok, prawdopodobnie w październiku 2014 roku, ale postawiliśmy sobie zadanie w ogóle w SLD, że listy już powinny być sformowane do końca tego roku. No już został nam tylko grudzień, żeśmy przeprowadzali takie rozmowy i dyskusje podczas zebrań kół. I teraz podczas zebrania ogólnego, jakby podsumowujące, to znaczy chcemy wybrać najlepszych kandydatów i do miasta, i do powiatu, i do województwa, takich, którzy by zapewnili rozwój zmiany na lepsze. A więc w drugiej części spotkania SLD w Bielawie poświęcone zostało ono sprawom tym, które żeśmy dokonali w roku 2013. Czyli inaczej mówiąc, podsumowaliśmy kalendarz imprez organizowanych w roku 2013 i mówić będziemy o tym, co nas czeka w roku 2014. Jak wiemy, rok 2014 jest rokiem kampanii. Mamy dwie kampanie. Pierwsza kampania to jest kampania do ERLO Parlamentu, a druga to jest kampania związana z wyborami samorządowymi. Jeżeli chodzi o kampanię do ERLO Parlamentu, zrobimy w ten sposób w roku 2014, że zorganizujemy kilka spotkań poświęconych tej kampanii. Po pierwsze spotkamy się z obecną ERLO deputowaną, panią Lidią Gerige-Doldenberg, aby ona powiedziała nam na temat prac związanych z Parlamentem Europejskim. Również spotkamy się z tymi kandydatami z naszej listy SLD, którzy startować będą w wyborach do ERLO Parlamentu. Jest to lista Wrocław-Opole. I ci kandydaci powiedzą nam, jak, w jaki sposób oni widzą swoje funkcjonowanie w Parlamencie Europejskim. Również mówić będziemy również o tym, co w kampanii samorządowej nas czekają. Czeka nas wiele spotkań, przede wszystkim z tymi osobami, które po raz pierwszy startować będą w wyborach samorządowych oraz z tymi osobami, które zawsze w wyborach samorządowych brały udział. My zapytaliśmy także o to, jaki powinien być potencjalny kandydat. Powinny być te osoby zróżnicowane, ponieważ należy zauważyć, że radni pracują głównie w klubach. Osoba pojedyncza ma tylko jeden głos, natomiast jeżeli to jest klub radnych, to w toku dyskusji tworzą tak jakby zespół ludzi, którzy popierają albo nie daną sprawę. I uważam, że powinny w tym zespole być jak największa różnorodność, to znaczy powinny być i osoby młode, i osoby starsze, osoby młode, pełne zapału, że tak powiem, i osoby starsze, które mają doświadczenie i doświadczenie samorządowe i będą mogły, te rzeczy będzie można w jakiś sposób pogodzić. I oczywiście również kobiety. Także chcemy zapewnić, że była pełna różnorodność. Radny Adam Pajda podsumował stan realizacji zgłoszonych przez SLD wniosków do budżetu miasta w 2013 roku oraz omówił szczegóły kalendarza imprez. Na dzisiejszym zebraniu omawialiśmy sprawy związane z kalendarzem imprez, które Sojusz Lewicy Demokratycznej organizuje i organizował będzie, gdzie jest organizatorem i współorganizatorem. Mamy tutaj na myśli sprawy związane z majówką, sprawy Dniem Działkowca, jak również sprawy związane z imprezami dla dzieci i młodzieży. Najbliższa zabawa odbędzie się 8 grudnia w sali spółdzielni mieszkaniowej w Bielawie w klubie Sowa.